Zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 roku przez ZSRR była jedną z przyczyn zastąpienia polskiego złotego rublem. 12 grudnia 1939 roku decyzją władz sowieckich na podbitych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej złoty został zastąpiony rublem jako oficjalną walutą. Można rzec, że na tamtych terenach złoty po prostu przestał istnieć, a działanie to było kolejnym przejawem walki z polskością, jaką podjęli się okupanci.